Cześć, z tej strony Gamer. W tym odcinku recenzja tego radia, co tu widzicie, Pentagram Volt, Vanquish Volt. 4 GB pamięci ma i tutaj jest radio ze sponsor tego. Najpierw od wyglądu, tutaj jest przód. On ma taki pokrowiec, ale go ściągnął, żeby było lepiej widać. I tu zobaczcie, tutaj jest do przewijania do tyłu, tutaj do startu i pauzy, tutaj jest do przewijania w prawo. Tutaj jest rec, czyli nagrywacie. Tutaj jest do ściszania, do zgłaszania. Tutaj jest takie do cofnięcia. Tutaj jest mikrofon, a tu jest włączenie. Zaraz wam pokażę, jak się go włącza. Tutaj jest takie wpina. Tutaj ładujecie go, bo ma ładowarkę. Ma tu ładowarkę taką, już się wpina. Tu jest na słuchawki. Tu sobie zobaczcie. Tu słuchawkę odpina się, tu masz jakąś dziurę. Ja nie będę słuchawek na razie. Tu jest też taka smycz w zestawie. Ja ją odłączę. Dobrze. I teraz wyglądu się zajmiemy. Dobra, teraz włączamy go. Przytrzymuje się guzik, który się wyświetla. O, widzisz, nie? Taki pentagram Volt. No i dobrze, tutaj jest. Tu, jeszcze tutaj, o. Tutaj wkłada się kartę pamięci, micro SD i też będzie odczytywało. Jeżeli chodzi o ustawienia, to tu to naciskacie. Przytrzymujecie raczej. I tu macie ustawienia odtwarzane. Tak widać, że tak miga trochę, bo tak jest. Muzyka, tu jest muzyka, tu jest dyktafon, tu nagrania, tu radio, tu transmitter FM, te e-book, możecie książki czytać na nim, bo to jest MP4, eksplorator i ustawienia. Tu jest dźwięk, odtwarzanie, czas i data, wyłączanie ekranu, tekst utworu, info systemowe, język, wyłączanie, dyktafon, wyciszanie, region, ukrywy, wróć do odtwarzania, bateria, te napisy, aguard, prędkość IDT tagów i znamie odtwarzanie. Bateria, zobaczcie. Tak wskazuje, tyle jest baterii, 31%. No dobra, dowiedziałem z tego. Podepniemy słuchawki i zobaczymy, jak to będzie grało. To muszę się podpiąć. I dobrze. Radio. Podgłosimy na maksa. Ty, widzisz, taki plusem. Tu dajmy na maksa głośność. Zaczynają być to. Bo to tylko grają słuchawki, bo tutaj nie ma tego głośnika, tylko są słuchawki. Świadomie dzisiejszego dnia. Nie, za to jeszcze piątek, sobota. To jest teraz Radio Plus włączone. I to sobie gra muzyka. Za dwa dni. To sobie daje się do uszów i to sobie gra. No i dobrze. I to na tyle. Jeśli film wam się spodobał, dajcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.